Halo, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku serii na moim kanale. Słuchajcie, odcinek 116, ponad dwumiesięczna przerwa. Powiem wam szczerze, że się odzwyczaiłem od nagrywania, ale no fajnie, w końcu się cieszę, że mogę nagrać, że mam co nagrywać. Jedziemy z koksem, słuchajcie. Jeżeli śledzicie mojego fanpage'a, to wiecie, że ostatnio testowałem dwie naczepki. No to z tego względu, że właśnie miałem możliwość pozyskania kolejnego kontrahenta, czyli firmę, w której aktualnie się znajdujemy. Jest to Tartak, w takiej zasadzie może firma, która przetwarza też drewno wszystkiego rodzaju. Firma znajduje się, słuchajcie, w Forście, to są Łużyce w Niemczech, zaraz przy granicy z Polską. Powiem wam tak, naczepki dwie testowałem. Jeżeli śledzicie mojego fanpage'a, tak jak mnie to wiecie. W każdym razie były to naczepa kłonnicowa Schwarzmeller i właśnie taka naczepka, jak tu widzimy. Słuchajcie, problem jest taki, że ja z tej firmy, mój kontrakt opiewałby na tym, że ja nie będę tu przywoził surowego drewna, w sensie, tylko ja tak czy siak miałbym wywozić tego typu rzeczy, tak? Deski, jakieś takie rzeczy, drewno po prostu po przetworzeniu, po przygotowaniu do, po obrobieniu, może tak można tak powiedzieć. Więc no, fakt, że kłonnicówka by się do tego nadała, ale kłonnicówka ma ten problem, że za dużo towarów po prostu nie poprzewozimy na tym. Tego typu drewno mogę również wozić na platformie, poza tym platforma pozwala nam przewozić też masę innych ładunków i mam nadzieję, że to też mi pozwoli pozyskać kolejnych kontrahentów nastawionych na tą naczepę, więc plan działania był taki. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Kron Profiliner HD. Słuchajcie, konfigurowałem sobie wersję z dwoma obiewkami, takimi jak tu widzicie, bocznymi, otwierane one są. Dwa koła zapasowe, z tego względu, że no, te towary i tak dalej, głównie po takich dojazdy do tych firm są zazwyczaj dosyć srogie, więc nie wiadomo, wiecie, co tam się będzie działo, trzeba się szykować na jakieś wystrzały i tak dalej. Dwa kuferki takie jak tutaj duże, chlapacz tego typu też dodany. Ja powiem szczerze, nie przypadam za tymi chlapaczami, wolę wersję bez, aczkolwiek te malutkie chlapacze tu pod kołami jakby nie dały rady, zawsze jest jeszcze tamten, więc żeby nie było później, że komuś tam ufnąłem szybę kamieniem czy coś takiego, więc tak to wygląda. Tak wygląda zestawik w kolorach firmy. Fajnie, cieszę się, że moja firma się dalej rozwija. Wsiądźmy sobie już do samochodu. Słuchajcie, dawno nie nagrywałem, więc jeżeli bym się jąkał, przekręcał zdania, wiecie wszystko, no to mam nadzieję, że będziecie mieli z tym luz. Słuchajcie, odpalimy sobie auto. Dzisiaj mamy trasę do Pleven, miejscowości w Bułgarii, do celu 1600 km ponad, więc oczywiście sobie tego nie dojedziemy, więc jedziemy, aż nam się nie skończy tachograf. Tak jak mówiłem, jesteśmy w Forście, więc no, mamy co robić, jest gdzie jeździć, jak to się mówi. No to co? Będziemy startować. Temacików troszeczkę ja mam. Mam nadzieję, że będą fajne, że sobie pogadamy na te tematy. Czas startu, jak to się mówi. Słuchajcie, powiem wam szczerze tak, możecie teraz pomyśleć, że ja to też tak mam troszeczkę pod kopułką nawalone, jak to się mówi. Aczkolwiek miałem dla was nagrane chyba ze dwa filmiki, ale tak, jednego tyle składałem, że stwierdziłem, że już nie wiem nawet, co w nim mówiłem, więc nagram sobie kolejny, a kolejny leżał na dysku tyle, że wyszła nowa aktualizacja, w tamtym filmie po prostu mówiłem, czego możemy się spodziewać po tej aktualizacji, czyli aktualizacji na wersję 1.35, więc to stwierdziłem, że to jest bez sensu, żebym ja wypuszczał filmik o aktualizacji 1.35, czego my się możemy po niej spodziewać i tak dalej, w momencie, kiedy no ta aktualizacja jest gotowa i już na niej śmigam, nie? Tak to wygląda, więc no, nagrywam ten film, 116 odcinek, po raz trzeci.
Powiem wam tak, bardzo mi się podoba ten dodatek w postaci właśnie mówiącego GPS-u, że tak powiem. Ja sobie ustawiłem akurat wersję Google Maps. Mam zarówno, jak widzicie, wyświetlacz Google Maps, jak i właśnie lektora z Google Maps. I póki co jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, właśnie opowiemy sobie troszeczkę o aktualizacji 1.35. Poruszę też jeszcze parę innych tematów. Troszeczkę pogadamy sobie o Master Trucku, bo nagrywam to oczywiście już po powrocie. I parę jakichś innych temacików sobie na pewno znajdziemy. No bo zacznijmy od tej aktualizacji. Powiem wam szczerze, dawno nie miałem tylu problemów z aktualizacją. W sensie, sama aktualizacja poszła dosyć sprawnie. W sensie, no nie było tam problemu jakiegoś z modami aż tak wielkiego. Standardowo mapy, no póki co czekamy też oczywiście na Point Rebuilding, bez którego nie działają bazy firmowe. I powiem wam szczerze, to też przez to, że tak powiem, pewien filmik, który miał się pojawić nie u mnie, tylko u kogoś innego, musiał zostać przestawiony. Ja to nie będę mówił, bo chcę, żeby mimo wszystko to była niespodzianka. Problematyczne były też, no, do mana trzeba było fixa pobrać. Póki co mamy też problem z naczepami firmowymi, powiem wam szczerze. Już raczej już wiem, gdzie leży problem, tylko ja się za mało znam akurat na tych definicjach i tak dalej. I po prostu jeszcze kombinujemy. Teraz jeszcze wyjazd na Master Trucka troszeczkę nam to opóźnił, nie? Więc no jeszcze ja sobie z tym walczę, ale to będzie wszystko działało. Tymczasem my wjeżdżamy na ukochaną patatajkę. Na patatajkę tą promocową, która jest dużo, dużo lepsza niż ta Point Rebuilding. No powiem wam szczerze, tak, to są moje wszystko tereny, więc no naprawdę mam odnośnik rzeczywistości. I różnica jest duża i ta wersja promocowa jest naprawdę lepszą wersją. Ja to mniejsza z tym, słuchajcie, problem przede wszystkim był z płynnością gry. Teraz już tego nie widać, powiem wam szczerze, że wyszła kolejna łatka. Ja też musiałem aż w ustawieniach graficznych troszeczkę poszperać, bo miałem takie spadki FPS-ów, że czułem się jakbym z powrotem miał komputer ten wcześniejszy, który miałem, na którym też nagrywałem. Gdzie mając tamte 25 FPS-ów, no to uważałem, że gra chodzi super. Więc powiem wam szczerze, troszeczkę się żeśmy się nadenerwowali. Ja się nadenerwowałem, Mateusz się nadenerwował. Ale no mówię, no już tak jak widzicie, nie chodzi to źle, oczywiście nie jest to najwyższa półka, że tak powiem, ale no to wiecie, że poza tym nie powinienem już wyprzedzać. Tu powiem wam tak, co do jeszcze do tej 18, ten zjazd, ten track stop jest zrobiony idealnie. To wygląda praktycznie 100% takiego realu. Więc za to ogromny szacun za ten kawałeczek. Więc było dużo problemów, słuchajcie, dalej jest problem taki i z tego co wiem to występuje chyba nie we wszystkich ciężarówkach, to jest też wina chyba mana, zresztą to też opowiem, że po prostu powiedzmy teraz jest sporadyczna sytuacja taka. Nie wgrałem sobie jednego moba. Nawigacja wznowiona. Chcę sobie go wgrać, tak? Więc wychodzę nie z tyle co z gry, co po prostu wchodzę w dwie profile. Dodaję sobie moda, wracam do gry, odpalam ciężarówkę i co się dzieje? Na nawigacji jest po prostu czarny ekran, nic nie widać. I tak się dzieje notorycznie, to jest ciągle, powiem wam tak, nawet jak zaczynam nagrywać ten odcinek, też mi się to zdarzyło. Ale powiem wam tak, jeżeli założycie GPS-a tego na szybę, takiego wiecie, zwykłego, po prostu niewbudowanego, ten problem się nie pojawia. GPS zawsze działa. Więc nie wiem, czy to jest kwestia wbudowanych GPS-ów, czy po prostu GPS-u w manie, bo tak też może być. Jest też kilka modów, które, że tak powiem, robią błędy na żółto, czyli po prostu no to też wpływa na jakość gry, tak? Gra po prostu ma problem z przetworzeniem czegoś i
też no musi po prostu po dupie dostać, a wiemy, że TS nie ma za dobrej optymalizacji mimo wszystko. Więc no powiem wam szczerze, naprawdę problematyczna była ta aktualizacja, ale na szczęście już jest wszystko git. Póki co, tak jak mówię, brakuje tylko tego Poland Rebuilding, żeby mapy działały i można śmiało sobie jeździć. No i jeszcze te naczepy, ale te naczepy to mówię. Myślę, że w momencie, kiedy uzyskam pomoc, to chwila, moment i one będą z powrotem sobie działały. Tak więc znowu tu pozmieniali. No tak, no mówię, no sama aktualizacja nie jest zła, bo dodali tych kilka nowych naczep, dodali przebudowane Niemcy, tamtą kolejną część, właśnie tą nawigację głosową, która jest bardzo fajna moim zdaniem i póki co nie było sytuacji, w której by tam gdzieś mnie zmyliła czy coś takiego. Ja sobie nie przypominam osobiście. Więc naprawdę jest na plus, to nie mówię tego, ale no z optymalizacją przede wszystkim był ogromny problem. Wersja Directa 11, powiem wam szczerze tak, raz ją włączyłem, nie udało się, bo wyskoczył mi błąd. Już się w to nie bawiłem, ale jak wlazłem z powrotem do gry, no to miałem minimalne ustawienia graficzne, więc stwierdziłem, że już się nie będę z tym bawił. Tak więc no, gramy sobie na starym Directie. Ale tak to już jest. Pan z autobusu najwidoczniej, a pani chyba z tego co widzę. Pani z autobusu nie jest zainteresowana wjazdem przed nas, no trudno. Wiem, sobie tu próbowali włączyć się do ruchu, mimo że na A4 sobie za długo nie pobędziemy. Na GPS-ie zresztą już widać zjazd, bo oczywiście jedziemy sobie przez Czechy, tak? No ale już trasę planowałem, nie będę teraz zmyślał jak to jedziemy. W każdym razie na pewno będziemy atakować od strony Rumunii. Słuchajcie, w wolnej chwili jak tak też mamy tą chwilę luźniejszą, jak tu się włączą do ruchu. Ja przypominam wam o rekrutacji zarówno do firmy MTD Stencil, jak i do firmy Volant Transport. Bardzo serdecznie was zapraszam. W opisie macie linki do fanpage'y i zapraszam was do polubienia, składania oczywiście sobie podań, tak? Bo no, mamy parę tych wolnych zestawów, zarówno u mnie są dwa wolne, w Volandach są wolne, więc miejsca są. Powiem szczerze tak. Po Master Trucku wraca do nas stary wyjadacz Volant Transport, czyli Zychu. Ja się bardzo cieszę. Zychu bardziej znany na YouTube jako Szajba The Player. Oczywiście również polecam jego kanał. Ja się bardzo cieszę. Fajnie, że postanowił sobie do nas Patryk wrócić. I mam nadzieję, że tak jak za dawnych czasów będziemy spędzać miło i fajnie sobie czas. Słuchajcie, jestem aż w szoku, jaka ta droga jest puściutka. O, aż się kawy napiję z tego. Tego wszystkiego. Ech. Na plecach trochę targamy, te deski mimo wszystko troszeczkę ważą. Czy są jakieś inne odczucie z jazdą tą naczepą niż z chłodnią, firanką czy czymkolwiek? Powiem wam szczerze, ja jakoś nie czuję. Poza tym, że chłodnia, firanka i tak dalej, no to jest jednak jest wyższa i bardziej obudowana po bokach, tak? Więc no to jak jedziecie z plandeką czy coś, to wygląda jakbyście jechali jedną bryłą. No tutaj to zależy jaki macie ładunek, więc to powietrze też się inaczej rozchodzi, że tak powiem. Ale żeby tam z tym jakieś problemy były, no to ja osobiście nic takiego nie miałem. Jedyne co, to jak gdzieś stoicie na parkingach czy coś z rana, zawsze sobie sprawdźcie, czy ładunek jest dobrze zabezpieczony, bo może ktoś wam po nocy się bawił pasami i nawet żeście nie zauważyli. Nie ma tutaj też tego problemu, że tam
ktoś wam zaplombował naczepę, a wy nie sprawdziliście, czy dobrze wam zabezpieczyli towar. Tutaj też bardzo ważna uwaga, bo ja to nagrywałem właśnie w poprzednim filmiku, którego nie opublikowałem, bo właśnie miałem sytuację, w której mnie załadowali. No ja zostawiłem w ogóle naczepę na firmie, pojechałem na pauzę na stację. Oni sobie ładowali, zapięli mi plombę. Sami zabezpieczyli towar, ja nie miałem do tego wglądu. Jeżeli macie taką sytuację, zawsze po prostu poinformujcie o tym spedytora i niech osoba z biura firmy, która wam ładowała, podpisze wam w adnotacji uwagi, że towar został zabezpieczony przez pracowników firmy i że wy jako kierowca nie mieliście do tego wglądu, z tego względu, że po prostu w razie jakby się coś stało, w razie nawet jakby towar uległ uszkodzeniu przez, no nie wiem, gwałtowne hamowanie, cokolwiek, no to macie jednak tą świadomość, że to nie wy zabezpieczaliście ten towar, a firma, która wam to ładowała, potwierdza, że tak było. To jest bardzo ważne, więc tego też sobie pilnujcie. Tutaj oczywiście nie ma tego problemu, bo nawet jak wam ktoś to będzie zabezpieczał, a nie wy, no to macie wgląd, widzicie, jak to wygląda i możecie ewentualnie sobie to poprawić. Ale no mówię, no niestety pasy to wszystko jest na zewnątrz, więc ja polecam przy każdym powrocie do samochodu, w sensie nawet jak śpicie w środku, czy nawet na 45, gdzieś pójdziecie, nie widzicie tego samochodu, sprawdźcie tak na wszelki wypadek. Mówię, może ktoś przyszedł, po prostu się bawił, poluzował wam pasy, odbezpieczył. Ludzie mają różne dziwne pomysły, więc taka moja rada. Tu mamy piękne widoki w ogóle. Jeżeli mnie oglądacie od dosyć dawna, to możecie te tereny kojarzyć. Otóż w miejscu, które zaraz będziemy mijać, będzie... Była kiedyś baza Volant Transport, chyba pierwsza baza Volant Transport, jak się nie mylę. Z tego co pamiętam, to tak. Była właśnie tutaj. To było Volant Transport, czy to może jeszcze było KSK? No powiem wam szczerze, jestem aż zagubiony, bo już troszeczkę tych film za mną jednak, mimo wszystko, już nie pamiętam. W każdym razie zaraz sobie będziemy mijać to miejsce. I to było tutaj na lewej, widzicie, jak mamy te... ten placyk tutaj, to tu właśnie była, albo już teraz nie pamiętam, albo pierwsza baza Volant Transport, albo jeszcze baza KSK Logistics, to już dosyć dawno było i naprawdę nie pamiętam, nie chcę wam też zmyślać za bardzo. W zasadzie kolejną rzeczą, o której chciałbym pogadać, to oczywiście Master Truck, z którego wróciłem dosłownie kilka dni temu. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam, na moim kanale jest relacja z tego zlotu. Ponad godzinna jest to oglądać. Ja tam już mówiłem co nieco o tym zlocie, chciałbym jeszcze coś tam ewentualnie pogadać o tym. Powiem wam szczerze, moje odczucia takie, że wydaje mi się, ale może to było po prostu kwestia tego, że rok temu mnie nie było, ale wydaje mi się, że było lepiej niż dwa lata temu. Chociaż... Jedź dalej prosto. Fakt, że było od cholery skani. Znaczy na Master Trucku zawsze skania jednak przeważała nad innymi markami, ale w tym roku wydaje mi się, że no skania to było bardzo lwia część, że tak powiem, wszystkich samochodów. Tak mi się osobiście wydaje. Czy tak było, no, czy oficjalnych statystyk nie mam. Ale wydaje mi się, że naprawdę skanie było dużo, dużo, dużo więcej niż wcześniej. Było też DAF-ów, DAF-y chyba na drugim miejscu są, później Volvo. Reszta marek tak jakoś bardziej schowana. Chociaż no mówię, no, było naprawdę kilka ciekawych ciężarówek, które mi się najbardziej podobały. Powiem wam szczerze tak, ogromnie mi się podobało Volvo z motywem Białej Śmierci, czyli oczywiście jednym z najlepszych snajperów w historii. Powiem wam szczerze, nie pamiętam teraz, na pewno miał na imię Simo, ale na nazwisko
nie powiem też, nie chcę się błaźnić, że tak powiem. Było to Volvo z takim niebieskim krzyżem jak na właśnie fladze Finlandii i z jednej strony, z prawej bodajże była podobizna właśnie Simo podczas strzelania z karabinem, tak jak był ubrany, a z drugiej strony było jego zdjęcie z książeczki wojskowej, na której widzimy, że ma krzywą brzuchwę, bo słuchajcie, ten człowiek w walce kiedyś no, został postrzelony właśnie w brzuchwę. I no poskładali mu to tam jakoś i po prostu już do końca życia miał tak lekko żuchwę wypukłą w lewą stronę bodajże, jak się nie mylę. Ale mimo wszystko bardzo fajna historia tego człowieka. Jeżeli ktoś się tam interesuje tego typu rzeczami, to ja wam polecam poczytać na temat tego człowieka. Scania, słuchajcie, S-ka bodajże, albo R-ka w każdym razie nowej generacji z motywem 4 pancerni, wyśmienita. Ciężarówki do drewna z firmy chyba Drewnoland, jak się nie mylę, świetne. Volvo Scania właśnie nowa. Bardzo fajne, bardzo mi się podobały. Strefa Wichota bardzo fajna, Volvo Art Driver robi naprawdę robotę w realu, ten kolor jest świetny. Poza tym oglądając relacje na Instagramie widziałem, że właśnie Artur montował te oświetlenia wszystko pod domem sensutem, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście Mercedesy z MacPolu i tamto jedno Volvo, co jest też zawsze mi się podobały, zawsze robiły roboty. Zresztą jak 2 lata temu zobaczyłem te Mercedesy, no to sam stwierdziłem, że sobie Mercedesa w takiej kabinie zrobię w ETS-ie. Pewnie pamiętacie Mercedesa Roadster z taką czachą na grillu z przodu. Kiedyś to byli ciężarówki, no. Powiem wam szczerze tak, ogromną robotę zrobił Jelcz, ciągnik siodłowy Jelcz z nisko podwoziówką z RAMP i ciągnikiem rolniczym Deutsch na tej nisko podwoziówce. Świetnie to wyglądało. Przede wszystkim słuchajcie, jak tam byliśmy... Oj, łańcuch spadł. Jak byliśmy pod tą ciężarówką w piątek, to podleciał do nas, nie wiem, na oko z 10-letni, 12-letni chłopaczek i zapytał, czy nam otworzyć tą ciężarówkę, czy chcemy sobie do środka zobaczyć. No powiedzieliśmy, że oczywiście, jak ma klucze, to śmiało. Powiem wam szczerze tak, nigdy nie widziałem człowieka w tym wieku, który by tak dużo wiedział i było czuć od niego taką pasję. No powiedział nam wszystko o tym ciągniku. Pogadał z Mateuszem, Mateusz jako, że pracuje przy maszynach różnego rodzaju, no to akurat tam rozmawiał z tym właśnie chłopakiem odnośnie silnika, bo mówi, że właśnie w jednej z maszyn miał taki silnik. Chłopak wiedział od razu, o jaką maszynę chodzi, pogadali, naprawdę świetny. Następnego dnia też go spotkaliśmy, pytał się jeszcze nas, skąd on nas kojarzy. To mu powiedzieliśmy właśnie, że wczoraj rozmawialiśmy, a on mówi, a bo to tyle ludzi mi się tu przewija, a taki zapierdziel mam ze szmatą, żeby to poczyścić wszystko. Bardzo fajny chłopak, bardzo miło go wspominam. Słuchajcie, my tutaj sobie zjedziemy na pauzę. Po pauzie dalej sobie będziemy kontynuować temat Master Trucka i jakieś tam kolejne tematy. No stacja nie za fajna, no ale no co poradzić. Jak trzeba, to trzeba. Pauza rzecz święta, jak to żartują ludzie. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj parkuję. W tym czasie wyłączam kamerę. Widzimy się po pauzie. No i dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Po pauzie już możemy jechać dalej. Wracamy do tematu Master Trucka. Co tam jeszcze z ciekawszych ciężarówek? Słuchajcie, może nie tyle ciekawa, co ciekawostka. Były 2 ciężarówki, przynajmniej ja zauważyłem, 2 z mojego miasta. Jedno to było Volvo czerwone FH4 z żarskiego PKS-u, nic specjalnego, no ale nie wiem. Powiem wam szczerze, że już któryś raz widzę, podejrzewam, że to jeden gościu lata na te zloty i był, słuchajcie, Patryk. Pan nie ten Patryk, o którym wspominałem w tym filmiku, inny Patryk, człowiek, który chodził ze mną do szkoły,
fakt, że jest o rok starszy, ale jeździ na ciężarówkofirmie Exopol, jak się nie mylę, to się nazywa. Taką żółtą Scanią. On ma chyba R-kę, jak się nie mylę, nowej generacji. Też bardzo fajnie chwilę, żeśmy sobie pogadaliśmy. Widać, że sporo pracy wprowadza sobie w te swoje ciężarówki. Wcześniej miał DAF Euro 6. Zmienił sobie na tą Scanię R-kę. Chwilę z nim pogadałem, mówi, że co do mieszkania, no to DAF jednak lepszy, ale jazda Scanią, no, że tak powiem, rekompensuje wszystkie te wady. Mówi, że między Scanią a DAF-em jest, no, niebo a ziemia. Taka różnica. Co tam jeszcze ciekawego było? Fresh Cargo firma, jak się nie mylę, miała bardzo fajne zestawy, w tym na przykład Scania właśnie z malowaniem Deadpoola. Powiem szczerze, że dalej nie obejrzałem filmu Deadpool, jakoś nie wiem, nigdy mi nie interesowali superbohaterowie. Wiem, że to jest mimo wszystko taki inny superbohater, ale no dalej nie dotrwałem do tego filmu, żeby obejrzeć. W każdym razie fajnie felgi malowane hydrografikum. Chwilę żeśmy z kierowcą pogadali, też bardzo fajny człowiek. Opowiedział nam co i jak. Oczywiście DAF Kubisiaków, nowy 105. Dwa lata temu nagrywałem, mieli jeszcze taką portową 95. Z tego co wiem, ta 95 już ma nowego właściciela. Oni mają w tym czasie 105, też fajnie zrobioną w ich stylu. Oczywiście jeżeli tam Damian nie oglądasz, to pozdrowionka, może też Piotrek mnie ogląda właśnie. Jeżeli tak, to oczywiście pozdrowienia, chłopaki, DAF bardzo fajny. Było naprawdę, powiem wam szczerze, masa ciekawych samochodów, więc no, wszystkie spamiętać ciężko. Więc dlatego was zapraszam do obejrzenia filmiku podsumowania, bo jest naprawdę bardzo dużo tych samochodów i myślę, że na pewno któryś wam wpadnie w oko. Fajne były też radiowozy amerykańskie na oczywiście bazie standardowego Forda Crown Victory. Powiem wam szczerze, zawsze mi się ten samochód podobał i widząc go z bliska, gadając z człowiekiem, który no, posiada ten samochód, no dalej mi się on podoba, tak? Naprawdę silnik tam jest V8, a go praktycznie nie słychać. Jak pracuje, jak jeździ, no, to też naprawdę cichutko. W bagażniku więcej miejsca podobno w sedanie. Przypominam, że ten samochód to jest sedan. Więcej miejsca w bagażniku w sedanie niż w kijach naszej polskiej policji. Więc też ciekawa sprawa. Co jeszcze było ciekawego? Dużo było ciekawych. Bardzo fajne motywy znowu się pojawiły na samochodach firmy Repiński. Fajny pomysł z odsłonięciem naczepy. Otóż w pierwsze dni była opakowana taką folią i była na niej taka duża naklejka, że przesyłka pocztowa. Tam czekajcie. Tam było dosyć fajnie napisane, to było wypełnione jak taki zwykły, skręć w lewo. Jak zwykła po prostu naklejka na paczkę, z tą różnicą, że taka zrobiona z jajem. Nie tam wiecie, opłata chyba 1 grosz była, gabaryt C plus E skręć było napisane, bo tam gabaryty mamy chyba B, C, jeżeli dobrze pamiętam, na tych, a on miał C plus E napisane. Też to jest na relacji bardzo fajnie. Niemców było też paru z fajnymi ciężarówkami, oj, z tym to też niezłe jajca, bo jeden bardzo lubił zespół AC/DC. W schowku po prostu tym na zewnątrz, co jest pod łóżką, miał wbudowany subwoofer, w środku telewizor, na którym leciał jeden z koncertów AC/DC. Ja to nagrałem, rzuciłem filmik, no i niestety przez to się troszeczkę męczyłem, no bo prawami autorskimi był objęty ten koncert. No i mi się trochę roboty narobiło. Więc co jeszcze? Czy ja bym polecał wam pojechać na ten zlot? Tak, pod warunkiem, że nie macie za daleko i was to naprawdę interesuje, bo jeżeli lubicie ciężarówki, ale na tej zasadzie, że a fajnie, lubię sobie pooglądać, lubię sobie pojeździć WTS-a, nie wiem czy wam się spodoba, ale jeżeli czujecie, że to jest taka wasza naprawdę zajawka, bardzo polecam, jeszcze jak się troszeczkę tam znacie na temacie, wiecie, które ciężarówki będą miały lepszy dźwięk przy
jak tam się przegazuje i tak dalej, wiecie, jak zagadać, co do niektórych kierowców naprawdę bardzo, bardzo polecam. No mówię, jak to wieczorem pijanych tam nigdy nie brakowało, to niestety, to jest też troszeczkę, nie chcę się zagłębiać w temat, nie chcę też rugać kogoś i tak dalej, ale wiecie, no kierowcy ciężarówek mają opinię, jaką mają, tak? Ja już osobiście też się spotkałem z opiniami, że a tam pijaki, że tam takie rzeczy i tak dalej. I powiem tak, jeżeli przyjedzie laik taki kompletny, który tak twierdzi, no to niestety na Master Tracku tylko sobie umocni to poczucie, że tak jest. Skręć w prawo na rozwidleniu. Że to są faktycznie pijaki i tak dalej, bo no nie zliczę ilości osób, które były no po prostu tak pijane, że trzeba było je nieść. Nie mogli się podnieść, no bo po prostu było widać, że są no już w stanie wskazującym. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie skręć w prawo. To oczywiście nie wszyscy są kierowcy, ale bardzo często się tak zdarza, więc no niestety. Ale to mówię, to absolutnie też nie jest wina organizatorów. To nie jest tak, że nie jedźcie na Master Tracka, bo to organizatorzy tak robią. To jest już wina no, osób, które no, biorą w tym udział, tak? Które znajdują się na tym złocie. Ja rozumiem też, że to jest w pewien sposób takie święto tych trackerów wszystkich i tak dalej, no więc mi to osobiście nie przeszkadza, nikt się do mnie nie czepiał, nikt się do mnie nie rzucał, ja też się nie musiałem do nikogo rzucać, nikt nie cwaniakował. Więc tyle, chociaż z tego co widziałem, jedna z firm została zbanowana do końca życia na branie udziału w Master Tracku z tego względu, że kierowcy właśnie tam wstrzynali bójki i tam łamali regulamin. Więc powiem wam szczerze, nie wiem czy to jest prawda, nie wiem w ile jest w tym prawdzie, jak sytuacja wyglądała, ale podobno takie coś też było. Tak więc no, no różne rzeczy tam się dzieją, no mówię, cały efekt robi jednak nocne wyjście, gdzie po prostu wszystkie światła pracują, kierowcy bardzo chętnie wtedy już korzystają z klaksonu, zwłaszcza, że no, tak jak mówiłem, są już najczęściej w stanie wskazującym lekko. Albo po prostu czują ten vibe, który idzie od innych kierowców i też tak robią. Więc no tak jak mówię, no, że nie chcę się powtarzać, ale się powtórzę. Jeżeli nie macie aż tak daleko, interesuje was to, chcecie troszeczkę w ten sposób spędzić czas, ja wam osobiście polecam, myślę, że będziecie zadowoleni. Ja osobiście byłem. Hotel też nam się bardzo fajnie trafił, co prawda daleko, bo to z takiej już dalszej dzielnicy w ogóle Opola się akurat trafiło. Aczkolwiek dobre śniadanie, klimatyzacja w pokoju, miękkie łóżka, dla mnie aż za miękkie, to jest kwestia akurat gustu, wszystko ładnie zadbane, więc też polecam. Opole też jest bardzo ładnym miastem, spokojnym, mimo że jest w miarę duże. Łatwo je idzie ogarnąć, jest spokojne. Chociaż powiem wam szczerze, że jak byliśmy w piątek, że mówię w piątek, żeśmy po nocy troszeczkę czasu właśnie spędzali z Zychem wcześniej wspomnianym i z Kacprem, bo byliśmy tam u nich w mieszkaniu, bo mieli wynajęte mieszkanie. Tam na jakiegoś browara, no to powiem wam, że po nocy jeszcze widać ludzi, zwłaszcza pod jednym klubem, ale no to jakich tych ludzi widać, no to się możecie tylko domyślać oczywiście, nie? No ale tak to już jest. No ja myślę, że kwestia Master Tracka już też możemy sobie zamknąć. Słuchajcie, ostatnią taką chyba rzeczą większą, o której chciałem również opowiedzieć. I wy wiecie, że ja lubię też pogadać ogólnie o rzeczach takich związanych nie tylko z grą, ale też ze mną, z innymi grami i tak dalej. Otóż chciałem poruszyć błahy problem, jeżeli po prostu nie gracie w to, to tym bardziej, aczkolwiek ja sobie lubię czasami siąść i zagrać sobie w GTA 5 na online. Jak ktoś gra, to zapewne wie, że wczoraj wyszła aktualizacja dodająca kasyno. Jeżeli ktoś nie gra, no to po prostu opowiem sytuację. Zostało dodane DLC, który opiera się w głównej mierze na kasynie, tak? Czyli mamy po prostu ogromne kasyno, w którym możemy grać, wygrywać różne duperele. Właśnie miał światło włączone. Brać udziały w różnych grach hazardowych typu tam poker na trzy karty, ruletka, tam jednoręki bandyta, takie rzeczy. I powiem wam szczerze, no jest ząk taki, że gra posiada polskie napisy, wszystko jest przetłumaczone,
Aczkolwiek, jeżeli jesteś Polakiem, jesteś w Polsce, nie możesz brać udziału w grach z kasyna. Możesz sobie wejść, możesz sobie oglądać, możesz sobie korzystać z takich dupereli, jak tam powiedzmy bar w środku, aczkolwiek nie możesz grać w gry. Za każdym razem, jak podejdziesz do jakiejkolwiek gry hazardowej, dostajesz informację, że no nie możesz z tego korzystać, że ta rzecz jest niedostępna dla ciebie. Problem jest, występuje w Polsce, na pewno w Czechach, być może w paru innych krajach, aczkolwiek chodzi tu tylko i wyłącznie o kraje, w których po prostu gry hazardowe są zabronione. I powiem wam szczerze, jest problem. Bo jeżeli ktoś czekał, no to niestety sobie niezbyt pogra. Chociaż powiem wam szczerze, udało mi się rozwiązać problem, wystarczyło troszeczkę pokombinować. Zresztą powiem wam szczerze, to pierwszy raz chyba jak ten GPS źle powiedział, bo nie powinienem zjeżdżać w prawo tutaj, tylko jechać prosto. No ale mniejsza z tym. W każdym razie, jeżeli ktoś gra i chciałby sobie zagrać w te gry mimo wszystko, wystarczy pobrać sobie jakiś program VPN, który zmieni wam po prostu lokalizację waszego IP. Musicie zrobić tak, żeby wasze IP było, powiedzmy, wykrywane, że jesteście na gracie przykładowo na terytorium Niemiec. Ja tak na przykład zrobiłem, że moje IP VPN pokazuje, że gram z Niemiec i nie ma problemu, możecie brać udział w każdej grze. Nie ma z tym najmniejszego problemu i tak jak mówię, wszystko jest przetłumaczone na język polski, więc ja się zastanawiam po co. Skoro no domyślnie to nie było przez szykowane dla Polaków, zresztą spodziewałem się, że będą rzeczy poblokowane po tym, że w innej grze Rockstara w Red Dead Redemption również były z tym problemy. No ale no nie sądziłem, że akurat całkowicie wszystko nam zablokują. Ale to mówię, to jest taki duperel, ja wiecie po prostu, że ja nie lubię się trzymać tylko w barierach ETS-a, bo zresztą za dużo to bym nie pogadał, chyba bym się trzymał tylko w barierach ETS-a. Jedyne bariery, za które ja nie lubię wychodzić, to jest bariera mimo wszystko tematyki wiary, polityki i tak dalej, bo uważam, że nie wiem, czy to jest miejsce na takie rzeczy, nie wiem, czy to jest kanał na takie rzeczy. Ja też nie chcę po prostu z kimś tam, nie chcę mieć komentarzy, jakichś kłótni i tak dalej. Przyjdziemy tu wszyscy się odprężyć, pobawić, pojeździć sobie w tego ETS-a. Na pewno nie chcemy tutaj rozmawiać o polityce, wierze i tak dalej, bo no, to nas otacza codziennie. To co odpalicie telewizor, no to macie na te tematy i wydaje mi się, że po prostu tego już jest tyle, że no nie jest to potrzebne, żebym ja to jeszcze tutaj poruszał. Powiem wam szczerze tak, to już też kolejna taka moja dygresja. Dzisiaj mi gra chodzi wyśmienicie i to mówię naprawdę, że powiem wam szczerze, że jak było naprawdę słabiutko, tak dzisiaj muszę wam przyznać, że chodzi tak jak chodziło kiedyś. Jestem bardzo zadowolony z tego. Wjeżdżamy sobie na terytorium Węgier i na pierwszym możliwym tutaj parkingu stacji, no na tym akurat nie chciałem już stawać, będziemy sobie zjeżdżać i kończyć film. Mam nadzieję, że tam za dużo jakichś błędów językowych nie popełniłem, gdzie się tam nie zająknąłem i tak dalej. Myślę, że dobrze mi poszło, zwłaszcza, że miałem już ponad 2 miesiące przerwy. Też słuchajcie, żeby nie było, ja ten film nagrywam w środę, najpewniej dzisiaj go już nie poskładam, bo jeszcze troszeczkę mam rzeczy do roboty, mam nadzieję, że jutro mi się uda i że jutro, w piątek, w każdym razie w tym tygodniu jeszcze trafi na kanał i będziecie mieli co oglądać. Mam nadzieję, że film się po prostu przyjmie, że wszyscy będziemy zadowoleni. Ja sobie dopiję kawę. Mam nadzieję, że mi nie wyjedziesz. Dobrze. Ja te tereny, powiem wam szczerze, bardzo dobrze znam. Otóż kierujemy się na Gior, miasto właśnie na Węgrzech, w którym kiedyś Volant miał swój oddział. No niestety nie było to zbyt rentowne, więc przejdźmy. Powiem wam szczerze tak, no mamy na tyle pieniędzy, że tak powiem, mamy na tyle środków, że moglibyśmy to trzymać, aczkolwiek jak coś jest nierentowne i traci tylko
to też nie ma sensu tego trzymać, no. Chyba każdy przedsiębiorca by się z tym zgodził. Zwłaszcza jak nie ma to za bardzo potencjału. Jeszcze raz się troszeczkę cofnę do tematu. Słuchajcie, zapraszam jeszcze raz Was serdecznie do składania podań zarówno do Wolandów, jak i do MTD. Szukamy ludzi na różne zestawy. W Wolandach na plandeki, na chłodnie, u mnie na drylinery. Od czasu do czasu też będzie można pośmigać z taką platformą, z tą samą, z którą jeżdżę ja teraz. Chłodnią, chociaż chłodnia jest bardziej zrobiona pod mana, ale to też jest kwestia dogadania. No i przede wszystkim fajna robota w fajnym gronie, przy fajnych warunkach zatrudnienia, myślę. Jeszcze się nie spotkałem z jakimikolwiek słowami krytyki, jeżeli chodzi tutaj o naszą ekipę, o nasze działania. No chyba, że to były takie oszołomki, które po prostu się no, nie wpasowały, dostały... Ja też nie chcę tutaj zaraz brzmieć jak taki, wiecie, otwaniaczek. W każdym razie, no, osoby, może się zdarzyła jakaś taka osoba, która się nie wpasowała i teraz gada brednie na temat naszej firmy. Nie wiem, nic mi takiego nie było dane nigdy słyszeć, aczkolwiek, no, może i tak jest. W każdym razie, nieważne z jaką osobą tam gadam, z byłymi pracownikami naszymi, którzy zostali zwolnieni z najróżniejszych powodów, czy sami odeszli, czy po prostu przez jakieś rzeczy, że, no, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś źle to wspominał tutaj, nie? Ale to jednak takie tematy, o których mi się łatwo mówi, a wiecie, a wy tak się zastanawiacie, czy to prawda, czy nieprawda, no też to, też ciężko to tak po prostu opisać słowami. Na pewno za Gior zaraz będzie stacja i to taka dosyć duża, więc tam sobie zjeżdżamy. Kończymy filmik w realu, oczywiście bym przegiął tachograf i to dość sporo, no aczkolwiek no, tyle mamy dobrze, że tu nam jednak żadna inspekcja nie przyjedzie i wydruku nam nie każe zrobić, więc tyle dobrze. Słuchajcie, też zapomniałem o tym powiedzieć, jak widzicie, w środku troszeczkę mi się pusto zrobiło, nie mam nic na półkach, nie mam firanki, z tego względu, że właśnie od nich też biły różne błędy na żółto, jak to się mówi, jak to wygląda w konsoli, i one też troszeczkę obniżały płynność gry, więc no po prostu stwierdziłem, że poczekam, aż wyjdzie aktualizacja na wersję 1.35, znikną problemy i zamontuję od nowa. Chociaż patrząc, jak dobrze chodzi dzisiaj gra, być może wrócą one i w następnym odcinku będą już na swoich miejscach, tak? Tak jak mówiłem, mamy stację. Ja tą trasę znam bardzo dobrze. Kiedyś tutaj naprawdę często jeździłem. Tu mamy parking dla ciężarowych pościutki, więc staniemy sobie tam, na samym końcu, żeby później nikt nie miał problemu z wjazdem. No i co, słuchajcie, będziemy sobie kończyć powoli. Dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówię, mam nadzieję, że tam nie porobiłem błędów, nie gadałem żadnych głupot. Ale mówię, już się troszeczkę odzwyczaiłem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeszcze raz zapraszam Was do rekrutacji pod wszystkie linki w opisie. Zapraszam oczywiście do komentowania, łapkowania, subowania, jeżeli tego nie robicie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie oglądać jakieś moje zdjęcia z tras, informacje na bieżąco, zapraszam na fanpage krzycho.pl. I to wszystko. Dzięki wielkie, na razie, do zobaczenia.